Czy chcielibyście grać na dębcu w kolejowym klubie? Pan Władysław Sapkowiak mówi, no on już zna ten klub, bo on stamtąd pochodzi z ulicy, że zamieszkuje Dębiec. No dobrze, to ty tak, ale przyjdziesz? Ja przyjdę na pewno, ja przyjdę na pewno, ja przyjdę na pewno. Przedsień setnych urodzin Lecha Poznań. Witamy Państwa serdecznie w naszym podcaście Piłkarska 5x7. Ja nazywam się Wiktoria Łapęcka, a dzisiaj naszym gościem jest wieloletni zawodnik, działacz oraz żywa encyklopedia historii Lecha Poznań, pan Maciej Markiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam, witam. Dziękuję za miłe przedstawienie. Wydaje mi się, tak mając w pamięci inne programy z pana udziałem oraz pana teksty, że to jest moment, w którym ja bym wręcz mogła z czystym sumieniem oddać panu głos i pan by nas tak płynnie po prostu przez tą historię przeprowadził. Więc może zanim zaczniemy mówić o samym początku Lecha, przybliżmy troszkę naszym widzom realia, w których to wszystko się wydarzyło. Dobrze, pani Wiktorio, to wszystko się wydarzyło na Dębcu. To jeszcze nie dzielnica Poznania w tamtym czasie, to fragment przyległy do miasta Poznania. Zanim Dębiec został wciągnięty do samego miasta, to jeszcze troszeczkę czasu upłynie. Osiedle zwane Osadą mieściło się przy ulicy Wspólnej. Zamieszkiwali je kolejarze ze swoimi żonami i rodzinami, a w tych rodzinach, o czym się za chwileczkę dowiemy, mieszkali dorastający chłopcy, którzy biegali, jeździli na rowerze, ale nade wszystko byli zakręceni wokół piłki nożnej. A piłka nożna, biorąc pod uwagę rejon, o którym ja mówię, miała mocne osadzenie, bo już funkcjonowała dzisiejsza warta przy ulicy Rolnej. Chcę zaznaczyć, historia, czas zmieniają i ludzi, i postawy, ale ten czas przedwojennej warty, wojennej, tuż powojennej, był przyjazny obu zespołom, obu klubom. Tak warcie, jak i poznańskiemu Lechowi, który wtedy jeszcze się przecież nie nazywał Lechem. Skoro pani Wiktorio mówi, jakie były początki, no to może od razu powiemy sobie taką rzecz, z czym pani też na pewno się zetknęła, że jest troszeczkę zawirowań wokół tego, kiedy powstał Lech, kiedy się urodził, kiedy się narodził, używając takiego określenia. I na pewno znajdziemy wiele wytłumaczeń, które by wskazywały, czy w jakimś sensie usprawiedliwiały pewną niedokładność od samego początku, jak gdyby wskazywania tej daty powstania, bowiem mam na uwadze i pewnie pani też jedną z książek pana Owsiańskiego, w której pisze, że Lech powstał na pewno wcześniej niż w 1922 roku. I przypuszczam, że pan prezes Wacław Drab, który próbował porządkować wiele rzeczy, który zechciał w roku 1972 ułożyć chronologię, ułożyć życiorys klubu, uznał, że jednak wskazanie kolejarskie odnoszące się do tego, w czym w roku 50-lecia klubu Lech był i po dzisiaj w jakimś sensie trwa, bo odnosi się do historii kolejowego klubu sportowego, uznano, że data 19 marca 1922 roku jest tą datą, która oznajmia światu piłkarskiemu w Poznaniu, Wielkopolsce, w Polsce, a przecież dzisiaj Lech jest znany i w świecie, że tego oto dnia po prostu używając pewnej przenośni przychodzi na świat klub Lech Poznań. No i teraz na pewno teraz musimy wejść w bardzo istotny zakres tego, co się nazywa, kto tym klubem zawiadywał, kto tym klubem rządził. Młodzi, pełni entuzjazmu ludzie. Jeszcze niepełnoletni. Jeszcze nie, znakomicie, pani Wiktorio. I teraz wrócę taki może małysieńki wtrend do tego wszystkiego. Pani Wiktorio, przecież tak i pani, jak i ja, czytając różne publikacje, różne książki, czerpiemy z tego jakąś wiedzę i z tej wiedzy powstaje nasza, żeby potomnym, następnym pokoleniom przekazać informacje, jakże istotne. Jakże możemy się szczycić, że klub wchodzi w setną rocznicę urodzin. Przecież wielokrotnie i w klubie też stykałem się z tego typu postawami ludzi z zewnątrz, którzy twierdzili, będą środki na działalność klubu, ale musi zmienić nazwę. Największą siłą, największym skarbem klubu Lech Poznań jest jego historia. Może zagmatwana, ale prawdziwa.
i taka, która daje dumę tym ludziom, którzy dopingują w swych domach teraz w czasie pandemii, ale kiedy tylko Lech wyjdzie na boisko, słyszymy to bicie głosu serca, które płynie z kotła, które dokładane jest z gardła tych ludzi, którzy znajdują się w innych sektorach stadionu, którzy to cieszą się tym faktem, że ich ukochana drużyna wychodzi. Zdarza się, że zawodzi. No cóż, taki jest sport. Czasami są pewne rzeczy, które po prostu najzwyczajniej może nie powinny się zdarzyć, no ale zdarzają się. Bo takie życie, taki jest też sport. No to teraz tak, panie Wiktorze, pani pyta, a ja troszeczkę tak jadę tymi torami bocznymi, no więc wejdę na główny tor kolejowy. No i powiem tak, rok 1922, Towarzystwo Sportowe Lutnia i prezes, pierwszy prezes Jan Nowak, bardzo ważna postać. I w tym momencie, wchodząc na ten główny peron, w którym możemy oznajmić całemu światu, że Lech to rodziny Derezińskich, Stachowskich, Stachowiaków, Jąsików, Paterów, Lipiaków, Tritów, Krenlajnów, Zgołów, Białasów, Goździków. Drodzy Państwo, Pani Wiktorio, to w osadzie, ci ludzie tworzyli osadę, oni tam mieszkali. Ją zamieszkiwali, starając się, tak jak powiedziałem, ta część dorosła, panowie szli do pracy, mamy przygotowywały wszystko swoim pociechom, które szły do trzech różnych szkół w okolicach poznańskiego Dębca. No a ci młodzi wychowywali się w duchu takiego sportowego entuzjazmu przekładającego się na piłkę nożną. Szalenie istotną postacią jest ksiądz proboszcz Karol Zajster z parafii spod poznańskich Wir, parafii pod wezwaniem świętego Floriana, który z tej racji, że od 1919 roku funkcjonuje na terenie Polski Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, dzieląc się w tych swoich odnośnikach przekulturalnych na między innymi sport, to i tu właśnie w poznańskim, podpoznańskim Dębcu rodzi się ta lutnia. Ona ma nazwę taką, bym powiedział, bardziej muzyczną, churalną. Niedługo ona przecież, jak pani Wiktoria się przekonała i przekonali się ci, którzy zaglądali do różnych publikacji, lutnia zmienia nazwę na Towarzystwo Sportowe Liga Dębiec i tu wejdźmy w te szczegóły związane ze sportem. Nasi piłkarze wystartowali w rozgrywkach klasy C. Co istotne, schedę po Janie Nowaku przyjmuje pan Antoni Stachowski, który jest prezesem klubu od roku 1923. Pani Wiktorio, jeżeli ktoś obejrzy nasz ten program, nie do końca pewnie będzie ukontentowany, jeżeli będziemy mówić wyłącznie o historii. Za chwileczkę przejdziemy do wydarzeń sportowych, bo one będą jakoś najbardziej pewnie emocjonować. No ale zanim przejdziemy do wydarzeń sportowych, Pani Wiktorio, Pani podbudowa dobrze wie. Podbudowa musi taka być. Musi taka być, też. Dokładnie tak, Pani Wiktorio. I teraz na pewno i z Pani wiedzy to wynika też, że ci młodzi przyszli lechici. Mają problem, gdzie mają grać, tak? Gdzie mają trenować. I z tym były problemy wieczne. Powiem, że w latach 70., przełom lat 60., 70., 80. były również problemy, oczywiście już troszeczkę innej miary, ale jednak tak, takie problemy, nazwijmy to, bazowe. Gdzie dzisiaj by mówić o tym, że ktoś wybiera taki czy inny strój, może wybrać takie czy inne buty. Więc mamy tak, Lecha tego C-klasowego, potem B-klasowego. Wreszcie, kiedy przechodzimy na kolejne nazwy, to jest Liga Poznań Dębiec, a następnie KPW. I tu jest istotny moment, Panie Wiktorio i drodzy Państwo, bo KPW to kolejowe przysposobienie wojskowe i szalenie ważny akcent odnoszący się do dzisiejszego zawołania kolejosz. Przechodzimy pod, bym powiedział, mecenat kolei. I tu jest szansa, i tu była szansa dla Lecha, że mógł normalnie funkcjonować. Wrócę do poznańskiej osady, do tego miejsca spotkań piłkarzy. Ci piłkarze to przede wszystkim Edmund Białas, Teodor Anioła, wspaniały piłkarz, trener przez lata, trener pan Mieczysław Tarka. Ta trójka to reprezentanci Polski, w różnym czasie powołani do reprezentacji Polski w piłce nożnej.
A co ciekawe, pan Mieczysław Tarka, atletycznie zbudowany człowiek, znakomicie sportowo czujący się w każdym obszarze gry zespołowej i w tym momencie w kolejny tor wchodzimy naszej rozmowy, powołanie sekcji gier sportowych, gdzie występowały na boiskach panie i panowie, siatkarki, koszykarki, ale oczywiście siatkarze, koszykarze i zawodnicy szczypiorniaka piłki ręcznej. I tu będziemy mieli cały melanż przeróżnych imion, nazwisk, wybitnych postaci Lecha Poznań. Ale skoro było o piłce nożnej, musimy wejść na ten tor piłkarski, kiedy w roku 1936, 37, 38 Lech jest w rytmicznie organizowanych rozgrywkach ligowych, sportowych. Tak wcześniejszym latom, Pani Wiktorio, gdzieś tam pewnie doczytaliśmy to, znaleźliśmy to gdzieś tam u źródeł, że zawodnicy grali nie tylko mecze ligowe, bo było ich niewiele, prawda? I były mecze towarzyskie, dużo spotkań towarzyskich. Właśnie zanim w ogóle Lech przystąpił do tych zmagań ligowych, były właśnie to mecze towarzyskie. Rozgrywał mecze towarzysko. I tu mogę powiedzieć, to słyszałem właśnie od pana Antoniego Skowrońskiego, z racji bliskości pracowników HCP i mieszkających tam pracowników tego zakładu, tam mieszkali też dorastający piłkarze albo już uprawiający piłkę nożną, piłkarze Warty. I na tejże osadzie, na tej boisku nazywanym czasami Marakaną, odbywały się mecze, w których sprawdzali się piłkarze jednego klubu i drugiego. Jedna rzecz łączyła tych ludzi, przyjaźń, koleżeństwo, i ono się przejawiało takim, bym powiedział, klimatycznym przełożeniem na to, co mnie spotkało w życiu, kiedy kilkakrotnie uczestniczyłem w uroczystościach lechowych. Miały one też w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o letnie miesiące, czy wiosenne, letnie miesiące, charakter taki piknikowy. Kapitalnie się czuli w towarzystwie piłkarzy Lecha zawodnicy Warty i odwrotnie. Była taka, bym powiedział, sympatia. Na boisku bezwzględnie rywalizacja, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i zresztą dochodzi jeszcze przed wybuchem II wojny światowej do pojedynków mających wymiar mniej czy bardziej oficjalny. No i widać tutaj, że piłkarze Lecha dorastają do osiągania coraz lepszych wyników, czego dowodem są na przykład występy takich piłkarzy, których już wcześniej wymieniałem, pan Teodor Anioła, pan Mieczysław Tarka, no i Edmund Białas, który w niespełna 16 roku życia, jeszcze nie miał 16 lat, trafił do kadry pierwszego zespołu. Ja ucinam w tym momencie, gdyby ten fragment rozmowy, no bo doszliśmy do momentu, kiedy jest klub sportowy, kolejowe przysposobienie wojskowe, nazwijmy to dzisiaj Lech Poznań. No i tutaj mamy okres bardzo przykry, wojnę. No ale wojna to nie jest ustanie rozgrywek sportowych, o czym doskonale wiemy. Lata okupacji zaakcentowane są wieloma występami nieoficjalnie rozgrywanymi. Chcą występować, chcą się mierzyć, chcą w tym fatalnym okresie dla Europy, dużej części Europy, w tym dla Polski, dać sobie chociaż odrobinę radości, wejść na to boisko i na przekór okupantowi prowadzić rozgrywki sportowe. I te rozgrywki sportowe dzielnie pod szyldem Dębca prowadzą nasi zawodnicy, którzy, no, co by nie powiedzieć, do finałowego momentu tych wszystkich rozgrywek razem z Wildą, czyli z Wartą, dochodzą na najwyższe miejsca. No i potem, kiedy już zawierucha wojenna przycicha, kiedy wszystkie wydarzenia militarne jak gdyby odchodzą i dają spokój w głowach i w sercach wszystkich Polaków, tak w tym momencie też normalnieje, że tak powiem, nasz świat. No i w tym momencie też wchodzą na arenę ponownie piłkarze, ale to już pod innym szyldem, no i to już jest inny rok, bo rok 1945. Lech stopniowo przechodził z klasy do klasy, jak to wtedy mówiliśmy. Ta A-klasa była wręcz zapleczem tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Tak, dokładnie. I gdy już wydawało się, że no jest ten awans coraz bliżej, nadeszła wojna, o której mówiliśmy. No ale same okoliczności później, tych reorganizacja rozgrywek na nowo i cały debiut Lecha w tej ekstraklasie, wtedy po prostu klasie państwowej bodajże, tak, no, były bardzo ciekawe. Mm-hmm.
Pani Wiktorio, śledząc wydarzenia wcześniejsze, jeszcze przedwojenne, to ta ciekawość, nazwijmy, o której Pani mówi, ona znalazła się wielokrotnie. Gdzieś te protokoły były tak niezapisane, ktoś był wpisany nie tak, jak być powinien. Zdarzały się te sytuacje, ale fajnie, że Pani o tym mówi, dobrze. Jest rok 1945 i tutaj przeważna, niedoceniona postać Lecha Poznań, pan Franciszek Brudka. Wieloletni opiekun, kierownik, trener zespołu Lecha Poznań. Nie było telefonów, tak, to zrozumiałe. Nie było tego przepływu informacji. Gdziekolwiek, cokolwiek, to był najszybszym sposobem dotarcie było rowerem lub przejście się. W Parku Kasprzaka, bardziej od strony ulicy Matejki, spotykali się piłkarze pośrednio poznańskiej Korony, z której to co wywodził się pan Franciszek Brudka, dorastający do tego, żeby za chwileczkę grać w Lechu. Pan Florian Wojciechowski, pan Janusz Gogolewski, pan Stanisław Atlasiński, mimo że z Dębcem związany, tam przychodził i tam rozgrywał mecze z tego, pan Władysław Sobkowiak. No i kiedyś w pierwszych dniach wojny, po powojennym czasie już, przychodzi, podchodzi, podbiega do chłopców rześkim głosem, mówi: panowie, chodźcie do mnie. Używam dosłownego cytatu, który usłyszałem w formie relacji od pana Janusza Gogolewskiego. Czy chcielibyście grać na Dębcu, w kolejowym klubie? Pan Władysław Sobkowiak mówi, on już zna ten klub, bo on stamtąd pochodzi, z ulicy, że zamieszkuje Dębiec. No dobrze, to ty tak, ale przyjdziesz? Ja przyjdę na pewno. I z tej grupy wszystkich, których wymieniłem, tak pan Stanisław Atlasiński, pan Władysław Sobkowiak, mimo że rocznikami różni, pan Florian Wojciechowski, jego brat Ryszard Wojciechowski, trafiają do KKS-u, ówczesnego KKS-u, Kolejowy Klub Sportowy Poznań. Tą osobą główną jest pan Franciszek Brudka. Ma dużą pomoc w osobie pana Antoniego Skowrońskiego, wtedy jeszcze piłkarza, kapitana zespołu, ale w wyniku kontuzji, którą po jednym sezonie gier, pani Wiktorio, łapie poważną kontuzję kolana, pan Antoni Skowroński rezygnuje z gry i przyjmuje rolę kierownika, natomiast wyłącznie, może nie do końca wyłącznie, pan Franciszek Brudka. Do 1957 roku pan Franciszek Brudka trwał przy Lechu. No i ma duży udział w sukcesie, który za dwa pełne sezony i trochę, kiedy Lech przystępuje do ogólnopolskich rozgrywek, które mają wyłonić przyszłych pierwszoligowców, ekstraklasowców, dzisiaj używając tej nomenklatury, Lech mierzy się w rozgrywkach z zespołami z całej Polski. I tutaj pani zaakcentowała ten element, który no, wydarzył się. Zespół Świdnicy no, miał akurat w swoim składzie zawodników, którzy byli nieuprawnieni do gry. Pan Antoni Skowroński w latach, kiedy spotkaliśmy się, to był chyba rok 70, sezon piłkarski 71-72, mówi do mnie tak: Maciejku, my mieliśmy tak mocny zespół, że poradzilibyśmy sobie nawet za rok, ale było nie fair to, że wystawieni zostali przeciwko nam zawodnicy, którzy odebrali nam wygraną. No i w tym pamiętnym meczu, który wtedy KKS Poznań, a w zasadzie ZZK Poznań, bo tak się wtedy nazywaliśmy, przegrywa mecz 2-4. Ten mecz już w tamtym czasie mógł decydować o tym, że nie wyjdziemy, ale jednak kolejne mecze układają się pomyślnie i Lech robi odwołanie, czyli ZZK robi odwołanie, pozytywnie rozpatrzone, podobnie jak odwołanie łódzkiego Widzewa. No i te dwa zespoły, jak pokaże historia, łączy pierwszy mecz, który rozgrywają już na pułapie ekstraklasy. 14 marca 1948 roku. Tak, 14 marca 1948 rok, dokładnie pani Wiktorio. No i spełniają się marzenia licznie przybywających na spotkania kibiców, nazwijmy to dzisiejszego Lecha. Sympatia do tych ludzi. Ludzie lgnęli na boisko, byli zafascynowani tym, co widzą.
Równolegle, co ciekawe, powstaje drewniana trybuna, która ma też ułatwić odbiór i być taką namiastką czegoś, co już w Europie jest dość powszechne. Powstaje drewniana trybuna, która niestety długo nie przetrwała, bo w 1951 roku spłonęła za sprawą, no nazwijmy to, nierozważnych, delikatnie mówiąc, no ludzi, którzy raczej, bym powiedział, nie zapisali się dobrze i w tym miejscu, i dla tego klubu. I tutaj, co ważne, ja bym chciał może pokazać, to zdjęcie jest może nie do końca wyraźne, ale skoro mówimy o awansie, bardzo istotnym awansie pani Wiktorio do Ekstraklasy, to warto by było powiedzieć, kto tworzył tą drużynę. Oczywiście. Oczywiście wymieniony już przeze mnie pan Franciszek Brudka, który robił ogromną pracę, wykonywał pracę, jak to mówił pan Henryk Wróbel, od rana do wieczora. Od rana do wieczora oddawał się sprawom piłki nożnej. Dla niego piłkarze byli najważniejsi, ale też i jego przygotowanie. Uczestniczył prywatnie w kursach szkoleniowych. Zdobywał dodatkową wiedzę. No i najlepszy dowód, że jego praca przyniosła takie efekty. No i teraz tak, gdyby zechcieć spojrzeć, tutaj akurat mamy bramkarza Henryka Skromnego. Jest to mecz jak gdyby poprzedzający te wydarzenia, które odnosiły się do walki ZZK o pierwszą ligę, o awans do Ekstraklasy. I tutaj kadrę tego zespołu tworzyli tacy bramkarze, cztery bramkarze. Mieczysław Gołębiowski, Konrad Tomiak, który był kapitalnym bramkarzem też występującym w Szczypiorniaku w piłce ręcznej, pan Śmiglak i Ławniczak. Ci pierwsi dwaj rozgrywali gros spotkań, w szczególności pan Mieczysław Gołębiowski. Obrońcami zespołu byli Władysław Sobkowiak, Mieczysław Tarka, Zygfryd Słoma, Kazimierz Matuszak, Tadeusz Polka, Teodor Anioła, jego brat Jan Anioła, bracia Florian i Ryszard Wojciechowscy, pan oczywiście Edmund Białas, Stefan Preja, Bronisław Wiśniewski, wymieniony już tutaj wielokrotnie przeze mnie pan Stanisław Atlasiński, pan Kołtuniak Tomasz oraz pan Gogolewski Janusz. Tutaj pozwolę sobie Stefan Preja, który w P-klasie jeszcze miał powiedzieć, że dopóki z Lechem w Ekstraklasie nie zagram, piękne, nie schodzę. Pani Wiktorio, kapitalnie pani trafiła, chciałem też o tym powiedzieć, ale od razu. Tak, jako 18-19-latek grał od C-klasy i tak jak pani powiedziała, dopóki, kiedy Lech awansuje, gra swój pierwszy mecz właśnie z Widzewem Łódź, to był jego debiut. W wieku 35 lat pan Stefan Preja debiutuje w Lechu na pułapie Ekstraklasy. Prywatnie przeogromnie zaangażowany w sprawy sportowe, ale jak relacje miałem z piłkarzami czy pracownikami kolei, poznańskich kolei, oddany szalenie pracy zawodowej. Nigdy nie zapominający o boisku, pojawiający się na boisku, kibicujący, ale już nie w roli piłkarza. Właśnie Stefan Preja. No i wśród tych ważnych postaci cały czas akcentuje pana Franciszka Brudkę, pana Demejczuka, francuskiego trenera, który trafił do Lecha. Kolejnych następnych, Antoni Becher, nasz zawodnik, wcześniej w HCP, później w Lechu, potem jak w roli trenera. No i ważna postać też, kolejna postać w Lechu, pan profesor Mieczysław Balcer, wieloletni kierownik Zakładu Gier Poznańskiego AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego. No i wybitny trener, który jak gdyby spina klamrą te wszystkie wydarzenia, które biegną do tych pierwszych lechowych spotkań. A wymieniłem umyślnie pana Balcera, ponieważ w roku 1951, ale to już jest na inną opowieść, w roku 1951, pani Wiktorio i szanowni kibice Lecha, sięgamy po pierwszy medal, brązowy medal, trzecie miejsce w tak zwanym sezonie i w międzyczasie z dużymi, z bardzo realnymi szansami na jeszcze lepszy wynik. No ale satysfakcjonuje on tą grupę ludzi, wśród nich tych piłkarzy, częściowo tych piłkarzy, których tutaj wymieniłem. No i to by był ten dębiec i to by były te czasy. Czasy tuż powojenne, no i czasy tak zwane do okresu już, kiedy wycichło wszystko związane z tym brzydkim okresem czasu dla Europy i dla Polski. Powiedzieliśmy co nieco o tym pierwszym
tak, debiutanckim sezonie w Ekstraklasie. Tak. Zaczyna się też wkrótce liga, więc idealnie nam się tutaj wszystko skrywa. Tak. Takie to właśnie były czasy. Tak, ten, tak. W ogóle ten pierwszy sezon był tak zwanym sezonem pierwszych rasów, pierwszy kol, tutaj tak. Teodor Anioła, ktoś by inny, pierwszy hat-trick, Edmund Białas. Edmund Białas, ważna trójka dla Lecha Poznań, w domyśle pan Henryk Czaprzyk, ale jeszcze wtedy nie w Lechu. Tak, świetnie pani Wiktorio. Pan Edmund Białas, można powiedzieć, mógł zdobywać seryjnie bramki. Pan Henryk Czaprzyk, który przyszedł za chwileczkę do Lecha, mówił tak, Eda umiał się dzielić. Pięknie dośrodkowywał, miał pięknie ułożoną stopę. Takim typowym snajperem był Teodor Anioła. Potrafił strzelić z każdej praktycznie pozycji. Miał znakomicie ułożoną stopę, miał silny strzał, bardzo precyzyjny. No, bramkarze obawiali się tego napastnika. No cóż by powiedzieć, zdobyć ponad 130 bramek na pułapie tak ważnych rozgrywek ligowych. No myślę, że zawodnik no, z najwyższego formatu. Z racji wieku nie miałem szansy widzieć jego w rozgrywkach ligowych, ale miałem przyjemność oglądać tych starszych już wtedy panów wymienionych przez panią, wtedy pana Białasa, pana Teodora Anioła na boisku podczas turnieju Old Boyów. No, powiem szczerze, imponował zwrotnością, dużą kulturą gry, pomysłem na rozegranie. Powiem, z przyjemnością oglądało się. Mówię o roku 1977, kiedy to Warta organizowała z okazji lecia piękny turniej piłkarski, na który został zaproszony zespół m.in. Ruchu Chorzów. Turniej odbywał się na boisku przy ulicy Rolnej. No i wtedy wielu zawodników Lecha pokazało, no nie po raz pierwszy, swoje niemałe umiejętności. No i gdzieś tak sentymentalnie patrząc, szkoda, że ten czas upłynął, że odszedł. Z każdym dniem stajemy się starsi, ale to, co jest piękne, to pani Wiktorio, to, że klub pamięta o tamtych czasach, o tamtych wydarzeniach, o tamtych ludziach. Choć i nie ukrywam. Przede wszystkim cała społeczność. Społeczność Lecha. Społeczność Lecha, dokładnie tak. Mam pewien żal, po części też może i adresuję go, jeżeli chodzi o moją osobę. Marzyłem o tym, kiedy coś bliżej robiłem przy klubie. Jakby wyglądało, że Lech się jakby wstydził tych miejsc, wyeksponowania tych miejsc, w których był. Przecież Dębiec, zaprowadziłem tam kiedyś moją grupę uczniów na wycieczkę. Próbowałem coś powiedzieć, że tu był stadion, tu było boisko do gier zespołowych, asfaltowe, na którym toczyli mecze, między innymi koszykarze Wielkiej Piątki KPW, piłkarze ręczni, koszykarze, siatkarze. Uczniowie z przerażeniem patrzyli, to jest ruina, jak to wygląda? Mogę się tutaj zgodzić, ponieważ dosłownie kilka dni temu też stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby odwiedzić to miejsce. I gdybym nie wiedziała, że w tym miejscu był stadion w tym momencie. Prawda, pani Wiktorio? I żeby tam się znalazł jakiś okolicznościowy kamień, okolicznościowa płyta, że tu na tym obiekcie w latach od 1935 do 1996 uczestniczyli w regularnych rozgrywkach sportowych, piłkarze i tak dalej, i tak dalej. No, mamy ulicę Matejki, gdzie jest dyskont spożywczy. Tam była piękna hala, w której mecze toczyli reprezentanci Polski, grający w barwach naszego klubu. No jest tych miejsc wiele. Przyznajmy się do tego. No niech duma i tradycja zobowiązuje nas, tak żartobliwie, trochę groteskowo mówiąc, ta głoska M często kolejne dwie jest zamieniana i to tak jakoś nie pasuje do rzeczywistości. Nie przystoi, tak mnie się wydaje. Właśnie tutaj dobrze to wybrzmiało, że ta historia wciąż jest aktualna. Warto o niej pamiętać, ponieważ jest to istotna część klubu. No i historia, która wciąż łączy pokolenia i oby tak jak najdłużej została. Ślicznie, pani Wiktoria, ma pani rację. Ta sentencja główna właśnie łączy. Tak jak sport ma łączyć, tak samo właśnie zawołanie Lech. W różnych miejscach o nim mówimy. Proszę spojrzeć nawet na zdjęcie. Mamy tutaj pana Teodora Anioła, Edmunda Białasa, ABC, pana Henryka Czaprzyka. Są nie w roli piłkarzy, ale już opowiadają, bo są w słuszniejszym wieku, opowiadają o piłce nożnej. Piękna rzecz, żeby spiąć to wszystko jeszcze o sekcje, które działały w Lechu Poznań. Mamy koszykarzy Lecha Poznań, w tym momencie pod wodzą trenera Jacka Ponickiego, ale przez wiele lat znakomitym zawodnikiem, przewspaniałą postacią Lecha był pan Wiktor Haglauer, który był trenerem z ogromnymi sukcesami Lecha Poznań. W
wśród tych wszystkich sportowców są również zapaśnicy, którzy przysporzyli tyle sukcesów i chwały naszemu klubowi. Ale skoro piłka nożna dominuje, to muszę powiedzieć, Pani Wiktorio, powiększone specjalne zdjęcie najlepszych piłkarzy Wielkopolski w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Od lewej strony reprezentant Polski Roman Jakubczak. Zmarł niestety 5 czerwca 2019 roku bramkarz Jan Karwecki. Napastnik Ryszard Szpakowski. Wspaniały obrońca Hieronim Barczak. Wieloletni kapitan, Pani Wiktorio, i taka postać sztandarowa Lecha Poznań, kierownik, no oddany szalenie Lechowi, Teodor Napierała. No i jeżeli już mówimy o pewnych rzeczach, które się przekładają na występy klubowe, to nie sposób zapomnieć o występach reprezentacyjnych, choćby tych z tamtych lat 70., kiedy pod wodzą trenera tysiąclecia pana Kazimierza Górskiego drużyna narodowa rozgrywała mecz na stadionie 22 lipca Edmunda Szyca. W 1975 roku 7-0 pokonaliśmy łatwo, gładko i przyjemnie zespół reprezentacji USA. Od lewej strony Kazimierz Dejna, wspomniany bramkarz Jan Karwecki, obrońcy Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda, Antoni Szymanowski, Henryk Kasperczak, Andrzej Szarmach, nasz poznaniak Roman Jakubczak, Kazimierz Kmiecik i Grzegorz Lato, na zdjęciu nieujęty Henryk Wawrowski, piłkarz Pogoni Szczecin. Piłka łączy, piłka to emocje. Czasami takie emocje, Pani Wiktoria, podczas naszego dzisiejszego spotkania, tak jak Pani to powiedziała, no myślę, że dołożyliśmy troszeczkę do tego piecyka, zrobiło się goręcej, ale przez to i sympatyczniej, tak po lechowemu. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. A propos tych wszystkich historii, jeszcze będzie oczywiście okazja je kontynuować w kolejnych odcinkach naszego wideo podcastu. Ja Panu dziękuję bardzo za... Ja też z największą dziękuję bardzo za bardzo miłą wymianę tutaj też zdań. Mam nadzieję, że dorównałam Panu co nieco, chociaż wiedzą. To pod wrażeniem jestem. Raz, że tak był ciąg tematyczny, czasami gdzieś tam mi tym pociągiem się zjeżdżało na inny tor. Ale tak tematycznie, zostajemy przy pociągach, tak, przy kolei. Tak jest. Super, ja dziękuję bardzo za miłe słowa, a my oczywiście widzimy się już w następnym odcinku w czwartek, w czwartym tygodniu sierpnia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.